Witamy Państwa w ostatnim czerwcowym programie, czyli można byłoby powiedzieć na wakacje, to niektórzy z nas może są na rozdrożu, bo ja na takowym jestem, ale za chwilę Państwu powiem dlaczego. Doktor Sylwia Frach w kinie dzisiaj, w kinowej sali. Dzień dobry. Będą wakacyjne seanse, Pani doktor, u Pani? Takie na wakacjach znajdzie się czas? Znajdzie się czas. No to dobrze, bo ja powiem Pani tak, teraz jestem troszkę na rozdrożu, powiem przewrotnie, mam na horyzoncie Yellowstone. Pani doskonale rozumie, co i kogo mam na myśli. Najnowszy western w reżyserii Kevina Costnera, który miał swoją premierę, światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w ubiegłym miesiącu i otrzymał 11-minutową owację na stojąco, która tak wzruszyła Kevina Costnera, że miał łzy w oczach. No to dobrze, to skoro Pani mówi o tym wzruszeniu, druga rzecz właśnie dotycząca tego filmu od razu, która przyszła mi na myśl, to to, czy ta seria będzie w stanie w jakikolwiek sposób, czy w ogóle możemy to porównywać, albo czy będzie ona mogła dorównać oczywiście wielkiemu obrazowi Costnera, myślę tutaj o Tańczącym z wilkami. No i czy właśnie, skoro Pani powiedziała o tym wzruszeniu, czy troszkę ten nasz bodyguard nie stał się taki zbyt sentymentalny? Horyzont, rozdział pierwszy, bo o tym filmie mowa Kevina Costnera, to ambitny projekt, który rzeczywiście przyciąga porównania do jego wcześniejszych sukcesów, takich jak chociażby Tańczący z wilkami, ale uważam, że jest jeszcze za wcześnie, aby jednoznacznie ocenić, czy miniseria, bo wiemy już, że będzie rozdział drugi, czy dorówna słynnemu obrazowi z 90 roku. Można jednak zauważyć kilka kluczowych elementów, które mogą wskazywać na jej potencjał. No to na co by Pani tu zwróciła uwagę? Ja bym zwróciła uwagę z całą pewnością na tematykę i epicki rozmach, ponieważ zarówno Horyzont, jak i Tańczący z wilkami wydaje się być opowieścią właśnie epicką z głębokim wglądem w historię Ameryki. Obydwa projekty eksplorują również relacje między różnymi kulturami, przeżycia jednostek właśnie na tle większych wydarzeń historycznych. To z jednej strony, ale z drugiej strony mamy również reżyserię i produkcję. I wiemy, że Kevin Costner jest bardzo zdolnym, utalentowanym reżyserem i jestem przekonana o tym końcowym efekcie i dbaniem o każdy szczegół. Szczegół i autentyczność, co jak doskonale wiemy, że w przypadku Tańczącego z wilkami zostało docenione zarówno przez widzów, jak i krytyków filmowych. No właśnie, ciekawe, czy to będzie też takie nowe odczytanie tego, co wiemy o Ameryce, czy na nowo, czy jesteśmy w stanie czegoś nowego się jeszcze dowiedzieć, spojrzeć inaczej, bo tam też właśnie byli specjalni eksperci przygotowywani do tego, żeby w filmie, żeby właśnie tę historię opowiadać z rzeczywistości, z faktów. Tak, żeby czuwać właśnie nad autentyczną, nad tą stroną autentyczną obrazu. No to chyba jeszcze jedno takie pytanie, zwłaszcza starszych widzów, rodzi się przy okazji tego filmu. Czy to jest szansa też na odrodzenie gatunku filmowego, jakim jest western? Jakim był przez dziesięciolecia western? Myślę, że Horyzont, rozdział pierwszy, ma predyspozycje, aby właśnie odegrać znaczącą rolę w odrodzeniu gatunku westernu. Jednakże kluczowe tutaj będzie to, w jaki sposób ten film zostanie, ten obraz zostanie odebrany przez widzów i krytyków oraz, i to jest ważne, czy uda mu się przyciągnąć przed ekrany zarówno starsze pokolenie, to wychowane na westernach, na tych klasycznych westernach, ale również tą młodszą widownię, widzów, którzy szukają nowych, emocjonujących opowieści. No to przekonamy się, idąc na ten film, czy tak się rzeczywiście stanie, a Państwo za chwilę przekonają się, czy znają odpowiedź na pytanie, które zada nasz gość, a nagrody już czekają. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Jaką rolę pełni Kevin Costner w produkcji miniserii Horyzont, rozdział pierwszy? No to czekamy na Państwa propozycje odpowiedzi. Te dwie pierwsze prawidłowe honorujemy upominkami od sieci Kin Helios. Wystarczy tradycyjnie napisać pod adres czas na seans @ czasnaopole.pl.
PL. Czekamy. No a skoro mówimy, że to miniseria, więc jest rozmach, więc już jest myślenie o tej drugiej części tego filmowego obrazu, to co ciekawego na tym filmowym planie się wydarzyło u Kostnera, bo on tam zawsze ma różne rzeczy. Mam wrażenie, przez moment zawładnąć tym filmem, nie za bardzo chciał też innych aktorów jakoś, żeby przy tym byli gdzieś tam takich na drugi plan. Jednak wciąż brzmi gdzieś tam u niego ta chęć bycia tym głównym szeryfem, nawiązując do kina westernowego. Tak, ale chciałabym zwrócić uwagę na miejsce akcji. Mhm. Ponieważ film kręcony był w różnych malowniczych miejscach Ameryki, na Dzikim Zachodzie również, ale przede wszystkim zdjęcia do filmu miały miejsce w stanie Utah. Starano się oddać właśnie oryginalność i piękno tych krajobrazów. Co jeszcze? Z całą pewnością wykorzystanie nowoczesnych technik filmowych, ponieważ ujęcia z lotu ptaka były filmowane przy użyciu dronów. Ekipa, tak już Pan wspomniał, ekipa historyków, znawców historii Ameryki czuwała nad wiernością tej opowieści z historią. Również zadbano, aby wszelkie rekwizyty, kostiumy odpowiadały Ameryce z XIX wieku i obsada. Tak, aktorska, bo tutaj Costner zatrudnił chociażby Sienę Miller, czy też sama Worthingtona. Także jestem ciekawa, naprawdę jestem ciekawa, co Kevin Costner, który wiemy, że również bardzo dużo poświęcił tej produkcji, również zasobów prywatnych, osobistych. Jest to bardzo osobisty jego film z wielu powodów i myślę, że właśnie i to dlatego te owacje na stojąco długie, 11-minutowe w Cannes doprowadziły go do łez. Czy ten film rzeczywiście Państwa wzruszy, czy też będą to jakieś inne emocje? Po jego obejrzeniu przekonamy się, zobaczymy niebawem, już na wakacjach. No to udanych tych wakacji życzę, ale to będą też wakacje z nami, również filmowe. Będziemy mieli też i na wakacjach o czym opowiadać, prawda Pani doktor? Oczywiście, z całą pewnością. Doktor Sylwia Frach, moim Państwa gościem. Mówimy Państwu do zobaczenia.